Mówiąc żartobliwie, jesteśmy w Domu Kultury Weneda, gdzie jak zwykle dzieje się w weekend bardzo dużo dla dzieci. Dla tych mniejszych i dla tych troszeczkę starszych, bo na przykład ja potrafię ułożyć sobie dzisiaj z klocków, i to nie Lego, tylko takich drewnianych wieże. Co dzisiaj Galeria Weneda przygotowała dla wszystkich, możecie zobaczyć w naszym materiale. Powiem, że będzie na pewno ciekawie, plus filmowo. Animowane dla dzieci. Jest to akcja ogólnopolska, w której bierzemy udział drugi raz w tym roku. Ona jest organizowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Ma na celu projekcję bajek dla dzieci, tak zwanych wartościowych, przekazujących wartości, starych, animowanych. Będziemy oglądać Kubę i Śrubę, która jest próbą znalezienia następcy Bolka i Lolka, jak też Parauszek i Przyjaciele. Ponadto towarzyszą temu warsztaty filmowe, na których dzieciaki biorą udział, poznają tajniki produkcji filmu. One są prowadzone przez profesjonalnego aktora, scenarzystę, reżysera Marcina Skorka, który jest filmoznawcą, i dodam jeszcze, że jest autorem też programu Kinoszkoła, który został uznany za najlepszy program w Polsce, nagrodzony na festiwalu w Gdyni w tym roku. Ponadto jeszcze dzieciaki mogą popróbować swoich sił, układając klocki drewniane, które noszą, cały system nazywa się klockologia. Ponadto jeszcze klocki trybi. Do tego towarzyszą również dzieciakom, dzieciaki mogą wziąć udział w warsztatach Coś z Niczego, gdzie robią kwiaty z wykorzystaniem płyt CD i pasków papieru, kleju. Teraz jesteśmy z współtwórcą tej dużej wieży, czyli z panem Sławkiem. Ile czasu zajęło budowanie tej potężnej wieży? To chyba nawet rakieta prawie. Nie, potężna nie jest, a budowaliśmy ją około 1,5 godziny, we dwóch. Wszystkie te klocki, które znajdują się przy konstrukcji tej wieży, są jednakowe. Nawet możemy je tutaj w ten sposób pokazać. Nie, wszystkie klocki są jednakowego rozmiaru, jednakowego koloru. Jak widać, w zasadzie nawet muszą być jednakowego rozmiaru, ponieważ wtedy po prostu możliwe zbudowanie nawet bardziej skomplikowanych struktur budowli. I właśnie te proporcje, te wymiary nieprzypadkowe rusy pozwalają właśnie na takie budowanie konstrukcji. Powiedziałem, że to jest wieża niezbyt duża, ponieważ ja mogę się po prostu pochwalić wieżą, która ma wysokość, miała wysokość, bo każda niestety później musi być zburzona, ale 10,5 metra wysokości. Taką wieżę zbudowaliśmy rusu tutaj z kolegą. Co prawda nie tutaj, bo tutaj nie mamy takich warunków, ale też przemierzamy się do pobicia takiego swoistego rekordu, bo wiem, że gdzieś tam w Kanadzie zbudowano 14 metrów, no i chcemy po prostu ten rekord ZUS-u pobić. Przypomnijmy, że to jest konstrukcja bez użycia kleju. Dokładnie, tak jak widać, jak trącić palcem, to wszystko za chwilę po prostu się rozleci. Zresztą takim nieodłącznym elementem w zasadzie każdej większej wieży jest to, że później wszyscy, które akurat są w danej chwili, po prostu rzucamy klockami w tą wieżę i ona po prostu zawalewcie w ciągu dosłownie kilku sekund. Musimy? Możemy. Czy jeszcze to wcześniej? No, to mało wieżę możemy powtórzyć, tak? Uwaga, 3-4. A nie, gramy na żywo.
Ze mną teraz autor dzisiejszej wystawy w Galerii Veneda, o której już mówiliśmy. Chciałem się zapytać, co możemy obejrzeć na tych zdjęciach? Witam Państwa. Na tych zdjęciach można zobaczyć wewnętrzny portret. Czyli już wyjaśniam, dlaczego wewnętrzny. Tak jak widać na zdjęciach, niektóre osoby są nawet pozbawione wzroku. Jest to ich wewnętrzne przeżycia. To, czego nie widać, jest na zewnątrz, na co dzień. Wydaje się, że każdy na ulicy jest szczęśliwy, zadowolony. Natomiast to, co się dzieje we wnętrzach niektórych ludzi, starałem się pokazać na zasadzie przetworzonych fotografii. Polskie Gino Młodego Widza w Galerii Veneda ma się naprawdę bardzo dobrze. My w tym momencie z najmłodszymi oglądamy bajki z przed czasów. Czekamy również na projekcję najnowszej bajki, która została dzisiaj właśnie tutaj wyreżyserowana. Zresztą zobaczycie ją za chwilę sami. Czerwony kapturku, dowiedziałam się od cioci, no, że babcia zachorowała. No. Daj jej wino. Oraz koszyk z lekarstwami. Pamiętaj, idź prosto i nie gadaj z obcymi ludźmi. Tak, mamo. Dokąd się wybierasz? Do mojej babci. A gdzie ona mieszka? Za lasem. Zbieraj kwiaty. Babcia się ucieszy. Dobrze. Mam chrapkę na babkę i zjem tę zdzierlackę. Kto to? To ja, czerwony kapturek. Wejdź proszę. Coś tutaj za cicho. Muszę to sprawdzić. Coś mi się tu nie podoba. Muszę to sprawdzić. Auć. Hej, pinku buly, łap do kuly. Oddawaj babcie i czerwonego kapturka. Babcia Natalia. Iza? Mama. Wilk? Adrian. Ola? Babcia. Leśniczy? Adam. Czerwony kapturek 1, Wiktoria. Drugi czerwony kapturek, Iza. Wilk? Marek. Babcia? Iza. Gajowy? Patryk. Czerwony kapturek, Zuzia. Mama Natalia. Teraz wszyscy powiedzcie koniec i...